właśnie chciałem wam pokazać nawet prosty, samą podstawę. Pierwsza rzecz. W pozycji, jak uderzam cios, pamiętajcie o tym, że staram się prawie maksymalnie wyprostować rękę, czyli na jakieś 99%. Dlatego, że jeśli przestrzelę, wykonam przeprost i mogę uszkodzić mięsień dwugłowy lub trzygłowy. Kolejna sprawa. W momencie uderzenia skręcam bark, co widać, skręcam bark i biodra. Dobra? Teraz zobaczę sobie z drugiej pozycji. Hop, lewy prosty, tak? Hop. Kolejna sprawa. Dla samych początkujących warto jest, aby noga na samym początku się nie podnosiła. Hop, tu jest praca, tylko tyle. Góra, skręt biodra. Częstym błędem jest to, że podczas lewego prostego prostuję prawą nogę, czyli tak zwane wychylenie na lewą nogę. Zobaczcie. Hop. Bardziej zaawansowani, kolano daję do środka, lekko podnoszę piętę, czyli będzie to wyglądało tak. Hop, widać? Ok. Teraz lewy prosty z krokiem w przód. Na samym początku robimy tak, dzielimy to na fazę. Jednocześnie uderzając lewą ręką, zrobię krok lewą nogą do przodu. Faza pierwsza, raz. W tym czasie, znaczy następnie, dodam. Zrobię krok do przodu prawą ręką, nogą i złożę lewą rękę, czyli hop, w całości, raz, dwa, ok, do tyłu. Jednocześnie z odstawieniem nogi w tył prawej wyprostuję rękę, zadam cios. Też na fazę, raz, teraz druga faza, zwracając ręką do gardy, cofnę nogę lewą do tyłu, dwa, w całości. Raz, dwa. Szybciej. Raz, dwa. Dobra? Na tarcie. Na początku lewy prosty z miejsca. Hop. Hop. Tak? Istotne jest, żebym nie robił tak, jak jestem za daleko, a jak jestem za blisko, żebym nie bił tak. Nie uginał ramienia sobie łokciowo. Dobra? Lewy prosty z krokiem w przód. Wolniej. Jeszcze raz szybciej. I dwie możliwości. Pokazałem z dojściem, czyli raz, dwa i z doskokiem bardziej zaawansowana wersja. To samo z krokiem w tył. Będzie starczy. Tak jak agresywnie. Ok? Co jest istotne w obronie, czy z lewym prostym z krokiem w tył? W momencie, kiedy on wchodzi, wchodzisz, żebym ja miał prawie maksymalnie prostowaną rękę. Jeśli się obronię tak, w taki sposób, to tutaj nie ma siły, a jednocześnie on może skontrować drugą ręką, co jest bardzo niebezpieczne. To na tyle. Dziękuję.